14 kwietnia 1912 roku Titanic rozbił się o górę lodową i zatonął. Tak, to już wiemy. Ale co by było, gdybyśmy tym razem wykorzystali podobny kawał lodu, żeby wyciągnąć wrak na powierzchnię? Potrzebowalibyśmy do tego kilku tysięcy metrów metalowej siatki i mnóstwo płynnego azotu. Naszym celem jest stworzenie wokół Titanica ogromnego bloku lodu, który wzniósłby go na powierzchnię wody. Aby to zrobić, musimy całkowicie otoczyć wrak metalową siatką i polać płynnym azotem. Pierwszym problemem, jaki napotykamy, to niemożność całkowitego owinięcia statku. Musimy go unieść choćby na pół centymetra, żeby włożyć siatkę pod wrak. Powiedzmy, że jakimś cudem to się udaje. Potem musimy przetransportować setki ogromnych zbiorników pełnych płynnego azotu. Jesteśmy pod wodą, otwieramy zbiorniki i... jest tak zimno, że lodowate wody Atlantyku zdają się gotować. Azot skwierczy, rozpływa się i z całą pewnością nie tworzy wokół siatki bloku lodu. Nowa próba. Unosimy Titanica za pomocą ogromnych magnesów. Do tego przyda się gigantyczny statek i potężne magnesy. Przyczepiamy je do kabli i opuszczamy na dno oceanu. Reflektory oświetlają nieprzeniknione ciemności wody, dzięki czemu widać fragmenty wraku. Magnesy obniżają się i przyczepiają do metalowego kadłuba. Statek wciąga kable, a wraz z nimi magnesy. Niektóre odczepiają się od Titanica, ponieważ na blachach znajduje się mnóstwo koralowców. Niektóre części wraku odrywają się i unoszą ku powierzchni. Statek nie ma wystarczającej mocy, a jeden z kabli się zrywa. Operację utrudnia nie tylko ciężar poszczególnych części Titanica, ale również kolosalne ciśnienie wody. Wraku nie da się wyłowić w całości, tylko pojedyncze fragmenty. Tak naprawdę było już kilka prób wydobycia Titanica w częściach. Operacja, która kosztowała 5 milionów dolarów, zakończyła się niepowodzeniem. Do statku przymocowano nylonowe uprzęże połączone z dieslowymi silnikami. Do tej operacji wykorzystano łodzie podwodne. Uniesiono fragment wraku ważący 21 ton, ale jedna z uprzęży zerwała się pod wpływem ogromnego ciśnienia. Potem pozostałe kable pękały jeden po drugim i kawał żelastwa ponownie opadł na dno. Do tego czasu pracujący przy tej operacji zużyli wszystkie zapasy żywności, a że od najbliższego wybrzeża dzielił ich spory dystans, uznali, że nie będą próbować ponownie. Swego czasu powstała książka, a po niej film o tym, jak to Titanica wydobyto za pomocą skompresowanego powietrza. W rzeczywistości jednak nikt nie podjął się takiego wyczynu. Aby to zrobić, potrzeba kilkaset ogromnych cylindrów ze skompresowanym powietrzem. Najpierw trzeba je wszystkie zamontować we wnętrzu kadłuba, a potem czekać, aż wypchną go na powierzchnię. Gdy tylko cylindry znalazłyby się pod wodą, od razu zaczęłyby wypływać do góry, co wystarczająco utrudniłoby wykonanie zadania. Cylindry należałoby obwiązać kablami, a następnie zaciągnąć na dno przy pomocy łodzi podwodnej z potężnym silnikiem, albo lepiej kilku takich łodzi. Pod wpływem ogromnego ciśnienia cylindry mogłyby eksplodować. Gdyby tak się stało, fala uderzeniowa spowodowałaby katastrofę. Zbyt drogo i niebezpiecznie. Najdroższym i najbardziej skomplikowanym sposobem na wyłowienie Titanica byłoby odfiltrowanie tlenu i wodoru z wód oceanu. Następnie pozyskane gazy należałoby umieścić w specjalnych zbiornikach, które przymocowano by do statku. W ten sposób Titanic mógłby wypłynąć na powierzchnię. Nawet gdyby udało się pozyskać tlen i wodór z milionów ton wody, ocean uzupełniłby natychmiast te niedobory. Inwestycja w maszynę zdolną do takiego filtrowania pochłonęłaby miliardy dolarów, albo można wymyślić taki składnik chemiczny, który za pomocą reakcji łańcuchowej oczyściłby całą wodę. Brzmi obiecująco, tyle że Atlantyk zostałby pozbawiony życiodajnego tlenu. Ktoś kiedyś zasugerował wysadzenie Titanica w powietrze. W tym celu należałoby opuścić na dno Atlantyku kilkanaście pojemników z dynamitem. Musiałyby być szczelnie zamknięte, żeby zapobiec zamoczeniu się ładunku wybuchowego. Potem trzeba by doprowadzić do nich kilka kilometrów kabli przewodzących prąd. Jak tylko to by się udało, można by odpłynąć na bezpieczną odległość. Teraz wystarczy wcisnąć przycisk, który wyśle ładunek elektryczny, aktywując dynamit. 3, 2... 1, stop!
czemu mielibyśmy to robić? Nawet gdyby operacja się udała, wrak Tytanika rozsypałby się po całym dnie oceanu i nici z wyłowienia wraku. Wyobraźmy sobie jednak gigantyczny hak, który byłby w stanie wydobyć Tytanika niczym ogromną rybę. Musiałby być wystarczająco duży, żeby unieść taką kupę żelastwa. Powiedzmy, że takowy udało się wyprodukować. Teraz jesteśmy na ogromnym statku i płyniemy na miejsce katastrofy. Obniżamy hak niczym kotwicę, która ląduje tuż obok Tytanika, ale nie wbija się w niego. Aby nadziać Tytanika na hak, potrzebny jest zaawansowany sprzęt. Być może ogromna łódź podwodna zaopatrzona w mechaniczne ramiona. Skonstruowanie sprzętu, który funkcjonowałby pod monstrualnym ciśnieniem, jest niemal niemożliwe, ale załóżmy, że w końcu udaje się nadziać Tytanika na hak. Wtedy jednak okazuje się, że statek nie ma wystarczającej mocy, aby unieść wrak ważący ponad 50 ton i przy okazji dodatkowy ciężar haka, czyli jakieś 10 ton. Do wykonania tej operacji potrzeba kilka dodatkowych statków i paru milionów dolarów. Schłodzony wosk twardnieje i unosi się na powierzchni wody. A gdyby tak zabrać go na dno oceanu i umieścić wewnątrz Tytanika? To się może udać, tym bardziej, że wosk jest względnie tani. Tak więc rozpuszczamy wosk, wlewamy do masywnych zbiorników i opuszczamy je na dno za pomocą łodzi podwodnej. Zbiorniki są w stanie wytrzymać ogromne ciśnienie, a łódź podwodna ma wystarczającą moc, żeby zaciągnąć je na wymaganą głębokość. Zbiorniki wreszcie są wewnątrz Tytanika. Otwieramy je zdalnie, ale wosk się nie wylewa. Im bliżej dna, tym chłodniejsza woda. Gdy łodzie ciągnęły zbiorniki w kierunku wraka, wosk stopniowo się schładzał i twardniał jeszcze wewnątrz zbiorników. Kilka z nich faktycznie uniosło się do góry, ale to nie wystarczy, żeby dźwignąć wrak. Pozostałe zbiorniki zwyczajnie wypłynęły z powrotem na powierzchnię. Nawet gdyby pojemniki były odporne na temperaturę, wosk natychmiast stwardniałby tuż po ich otwarciu. Nie byłoby czasu, żeby móc rozejść się po wnętrzu Tytanika, a co za tym idzie, unieść go ku powierzchni. Można również napełnić duże i solidne wory wazeliną. Substancja ta zachowuje się w zimnie tak jak wosk, twardnieje i unosi się na powierzchni wody. Chcemy rozmieścić wypełnione wazeliną wory w całym wraku. Ładujemy je wszystkie na łódź podwodną i schodzimy na dno oceanu. Do niektórych części wraku nie dopłyniemy ze względu na pokrywające je koralowce. Wyładowujemy pojemniki w jednym miejscu, ale gdy tylko wyciągamy wazelinę z łodzi, worki pod ogromnym ciśnieniem rozrywają się. Na powierzchnię wypływają gigantyczne kawały wazeliny. Misja zakończona fiaskiem. Najbardziej szaleńczym pomysłem na wydobycie Tytanika byłoby wypełnienie go milionami piłeczek ping-pongowych. Ale gdy tylko opuścilibyśmy je na dno, plastik od razu by się spłaszczył, uwalniając powietrze z piłeczek. Wobec tego można by je przetransportować wewnątrz łodzi, ale przy próbie umieszczenia ich we wraku ciśnienie ponownie by je zmiażdżyło. Ewentualnie można by stworzyć piłeczki z twardego i ultralekkiego materiału, a następnie wypełnić je powietrzem, ale to by było zbyt kosztowne. Poza tym tuż po umieszczeniu ich we wraku niektóre od razu wypłynęłyby przez szczeliny statku, a pozostałe nie wystarczyłyby do uniesienia z dna oceanu ważącego ponad 50 ton wraku. Nie trzeba schodzić na dno Atlantyku, żeby zbadać Tytanika. W internecie można znaleźć szczegółowe, trójwymiarowe mapy przedstawiające miejsce katastrofy, jak i sam statek osiadający na dnie oceanu. Do wykonania realistycznego zdjęcia Tytanika naukowcy wykorzystali technologię sonarów i roboty podwodne, które wykonały ponad 10 tysięcy zdjęć wraku. To co? Zostawiamy Tytanika, jak śpiewał Lady Punk? Też tak myślę. Znacie sygnał SOS, prawda? Trzy kropki, trzy kreski i jeszcze raz trzy kropki. To jeden z najprostszych sygnałów w alfabecie Morsa. Jest skrótem od angielskich słów, które można przetłumaczyć jako ratujcie nasze dusze lub ratujcie nasz statek. Załoga legendarnego Titanica desperacko wysyłała ten sygnał przez 2 godziny w nocy 14 kwietnia 1912 roku. Nieopodal miejsca, gdzie góra lodowa posłała na dno Tytana mórz i oceanów, znajdowały się inne statki, jednak nie dotarły do nich żadne wezwania o pomoc. Okręt pasażerski SS Mount Temple odebrał ten sygnał i próbował odpowiedzieć, ale ta informacja nigdy nie dotarła do Titanica. Co zagłuszało wołania o pomoc? Czyżby jakiś nieznany trójkąt bermudzki na północnym Atlantyku?
Naoczni świadkowie mówią, że tamtej pamiętnej nocy na niebie jaśniała przepiękna zorza polarna. Piękna, na pewno, ale tamtego dnia to właśnie światła północy mogły na zawsze przypieczętować los Titanica. Zorze polarne powstają dzięki burzom geomagnetycznym. Nazwa skomplikowana, ale zasadniczo chodzi o zmiany w polu magnetycznym Ziemi. Co je wywołuje? Słońce. Magnetosfera jest swego rodzaju płaszczem, który otacza naszą planetę. Blokuje szkodliwe promienie słoneczne, wiatry czy inne zagrożenia pochodzenia kosmicznego. Bez niej życie na Ziemi nie byłoby możliwe. Nasza planeta przypominałaby Marsa. Dzięki magnetosferze kompasy wskazują północ. Eksperci wiedzą też, że zaburza ona działanie sprzętu nawigacyjnego. I tu wracamy do Titanica. Mila Zinkowa, ekspert pogodowy, opublikowała niedawno teorię, według której rozbłyski słoneczne wywołały burzę geomagnetyczną, która mogła odegrać znaczącą rolę w zatopieniu Titanica. Błyski słoneczne od lat dają o sobie znać mieszkańcom Ziemi. Niektórzy ludzie są szczególnie podatni na wywoływane przez nie burze magnetyczne. Ci pechowcy mogą odczuwać osłabienie, zmęczenie, ból głowy, a nawet huśtawki nastrojów. Zazwyczaj ciśnienie atmosferyczne jest takie samo po obu stronach globu. Magnetosfera blokuje wszelkie szkodliwe czynniki, zapobiegając katastrofom. Czasem jednak na Słońcu zdarzają się masywne eksplozje, które rozmiarami dorównują Ziemi. Te wybuchy wystrzeliwują fale naładowanych cząsteczek, które z ogromną prędkością zderzają się z magnetosferą. Wtedy z pomocą przychodzi nasza magnetyczna osłona, kurcząc się i deformując, spycha te cząsteczki w kierunku biegunów. I tu wracamy do tematu świateł, które tańczyły nad Titanikiem tamtej pamiętnej nocy. To zorza polarna. Ta występująca na północy nazywana jest Aurora Borealis, a gdy pojawia się na półkuli południowej, nosi nazwę Aurora Australis lub też Światła Południa. Gdy magnetosfera spycha cząsteczki słoneczne w kierunku biegunów, zderzają się one z molekułami różnych gazów. Dlatego na niebie widać prawdziwą ferię barw. Na przykład tlen może być zielony lub czerwony w zależności od odległości, natomiast azot jest niebieski lub fioletowy. Wielu ludzi, włącznie z drugim oficerem ze statku ratunkowego Carpathia, widziało właśnie to zjawisko. Oficer odnotował je w dzienniku, zanim usłyszał sygnał alarmowy z Titanica, ale trochę się pospieszyłem. Zorze polarne są oznaką szalejącej burzy geomagnetycznej. Ma ona wpływ również na satelity i urządzenia radiowe. W tamtych czasach nie było iPhone'ów, tak więc nikt nie mógł zauważyć, że urządzenia nie działają prawidłowo, ale istniały i były wykorzystywane przyrządy nawigacyjne i telegraf bezprzewodowy. W średniowieczu żeglarze zauważali wówczas, że kompasy nie działały jak należy. Nikt nie miał pojęcia, dlaczego strzałki kręciły się we wszystkich kierunkach. Dopiero w XVIII wieku francuscy naukowcy odkryli, że wszystko to dzieje się w tym samym czasie, gdy na Słońcu pojawiają się czarne plamy, rozbłyski Słońca i zagadka rozwiązana. Titanic był wyposażony w najnowocześniejszy i doskonale znany sprzęt radiowy. Zanim dopuszczono go do użytku, był testowany pod kątem funkcjonalności na dystansie ponad 3000 km. Titanic przeszedł wszystkie te testy. 10 kwietnia 1912 roku masywny liniowiec wypłynął z Southampton w kierunku Nowego Jorku. Następnego dnia załoga zaczęła otrzymywać raporty dotyczące dryfujących lodowców i pól lodowych. Gdy oznaczyli ich położenie kropkami na mapie, odetchnęli z ulgą. Wszystkie punkty budzące niepokój znajdowały się na północ od zaplanowanej trasy Titanica. Jednak po kilku dniach ostrzeżenia te coraz bardziej przesuwały się na południe, zbliżając się do potężnego parowca. 14 kwietnia kapitan Edward Smith postanowił zmienić kurs na południe w nadziei, że uda mu się ominąć lód. Niestety, był to fatalny błąd. Wracamy do wspomnianej burzy magnetycznej. Gdyby wywołała błędy nawigacyjne, choćby o pół stopnia, kapitan mógłby przez pomyłkę skierować statek wprost na lodowce.
Co gorsza, operatorzy radiowi ignorowali ostrzeżenia dochodzące z innych statków, ewentualnie zapomnieli przekazać je kapitanowi. Byli pracownikami zewnętrznej firmy operatorskiej, więc bardziej ich interesowało przekazywanie płatnych telegramów od pasażerów luksusowego liniowca. Tamtego wieczora przekaźnik radiowy wciąż szwankował, prawdopodobnie ze względu na obsługę osób prywatnych. Gdy już udało się go naprawić, o godzinie 22:30 operator Jack Phillips otrzymał kolejną wiadomość od SS Californian. Nadawca chciał przekazać współrzędne dryfujących lodowców, ale operator zignorował je. Spieszyło mu się i był zdenerwowany. Czy jego złemu nastrojowi winna była burza magnetyczna? Możemy się jedynie domyślać. Ale jak wiadomo, niektórzy ludzie są bardziej podatni na takie rzeczy. Pogoda dopisywała, ocean był spokojny, a woda gładka niczym szkło. Mimo wszystkich ostrzeżeń, statek wciąż płynął z maksymalną prędkością 22 węzłów. Godzinę później Titanic zderzył się z niesławnym lodowcem. 15 kwietnia, 14 minut po północy, operatorzy Titanica zaczęli nadawać pierwsze sygnały ratunkowe. SS Californian znajdował się w odległości zaledwie 32 km od Titanica, ale na 10 minut przed katastrofą radiooperator okrętu Californian poszedł spać. Jak na ironię, był jedynym człowiekiem na pokładzie, który znał alfabet Morsa. Według najnowszej teorii, anomalie magnetyczne prawdopodobnie zablokowały wiadomości Titanica, które wysyłał do innych statków. Na przykład parowiec SS La Provence nie otrzymał żadnego sygnału z tonącego statku. Mimo to dochodziły do niego wiadomości od innego giganta, parowca Olympic, który płynął w odległości 800 km od Titanica. Tamtej nocy sygnały radiowe dziwnie się zachowywały. Zwyczajnie przepadły w przestrzeni albo były poszatkowane na niemożliwe do rozwiązania zagadki. Jednak SS Mount Temple otrzymał wiadomość i pospieszył Titanicowi na ratunek. Pechowym zrządzeniem losu statek ratunkowy utknął w lodzie. Gdy jednak dopłynął do ostatnich znanych współrzędnych Titanica, nigdzie nie zobaczył okrętu. Czy dane były nieprecyzyjne? Parowiec Carpathia znajdował się w odległości około 100 km. O wpół do pierwszej w nocy operator okrętu powiedział załodze Titanica, że spieszą im na ratunek. Carpathia płynęła pełną parą. A teraz najdziwniejsze. Z początku okręt płynął w niewłaściwym kierunku. Burza magnetyczna mogła uszkodzić sprzęt nawigacyjny. Na szczęście parowiec dopłynął w końcu do miejsca katastrofy, gdzie ewakuowani pasażerowie walczyli o życie na łodziach ratunkowych. Co ciekawe, po dobiciu do brzegu sprzęt okrętu Carpathia działał bez zarzutu. Problemy były tylko w okolicach miejsca katastrofy. W toku późniejszego postępowania śledczy obwiniali radiotelefonistów amatorów za blokowanie sygnałów radiowych. Teraz wiemy, że było inaczej. Zinkowa tłumaczy, że w tamtych czasach nikt nie mógł wiedzieć, do jakiego stopnia Słońce wpływa na Ziemię. Nie sposób było się domyślić, że właśnie ono mogłoby tak zakłócić funkcjonowanie sprzętu nawigacyjnego, nawet najlepszego z najlepszych. Inna teoria mówi, że nawet Księżyc mógł odegrać w tym jakąś rolę. Niektórzy naukowcy uważają, że w styczniu 1912 roku nasz naturalny satelita był znacznie bliżej Ziemi niż zwykle, co wywołało niebywale silne fale i podniosło poziom morza. Co roku lodowce odłamują się od Grenlandii i zatrzymują w okolicach Nowej Fundlandii, ale tamtego roku tak się nie stało. Silniejsze prądy morskie przez 3 miesiące popychały je znacznie dalej, aż do kwietnia, kiedy znalazły się na transatlantyckiej trasie wielu statków, co niestety położyło kres legendarnemu Titanicowi. 10 kwietnia 1912 roku na plaży w Southampton zebrały się tłumy, aby pożegnać największy i najbardziej renomowany statek ówczesnych czasów, RMS Titanic. Najdroższe bilety pierwszej klasy kosztowały $4,350, to w przeliczeniu na dzisiejszą walutę około $70,000. Niestety, zaledwie 5 dni po wypłynięciu z portu statek zniknął w głębinach Oceanu Atlantyckiego. Cofnijmy się w czasie i sprawdźmy, co tak naprawdę wydarzyło się tamtej feralnej nocy.
Jako że był to dziewiczy rejs Titanica, kapitan chciał ustanowić rekord prędkości i przybyć na miejsce wcześniej niż planowano, a ponieważ statek został okrzyknięty niezatapialnym, ruszył pełną parą na ciemne arktyczne wody. Po zauważeniu góry lodowej załoga desperacko próbowała odbić statkiem i uniknąć zderzenia, ale Titanic płynął zbyt szybko. Lodowiec rozerwał burtę statku, zostawiając po sobie ogromne zniszczenia w kadłubie. Nie było to jednak pojedyncze rozdarcie. Dziury powstały w kilku miejscach. W sumie uszkodzenia rozciągały się na długości około 90 metrów. Ale projektanci przygotowali statek na taką ewentualność i po obu stronach umieścili wodoszczelne przedziały, które miały pełnić funkcję strefy buforowej. Cztery z nich mogły zostać naruszone, a okręt i tak utrzymałby się na powierzchni, ale ponieważ góra lodowa rozerwała burtę Titanica, doszło do uszkodzenia sześciu przedziałów. Nie sięgały one całkowitej wysokości wszystkich pokładów i nie były uszczelnione na górze i dlatego, kiedy ponad cztery z nich zostały zalane, woda przedostała się przez górną część grodzi i wdarła się do pozostałych pomieszczeń, zatapiając statek. Można to porównać do wody, która przelewa się w foremce na kostki lodu. Pytanie, czy Titanic poszedłby na dno, gdyby zderzył się z górą lodową czołowo? Statki są projektowane z myślą o potencjalnych kolizjach, dlatego w dziobach większości z nich znajduje się grudź zderzeniowa. Działa ona mniej więcej tak jak zderzak lub strefa zgniotu. To mechanizm zabezpieczający, który jest odporny na bezpośrednie uderzenie. Dziób mógłby przyjąć część siły uderzenia, a wtedy, zdaniem niektórych ekspertów, gdyby statek zderzył się z górą lodową czołowo, woda zalałaby tylko od 2 do 4 wodoszczelnych przedziałów. Teoretycznie więc Titanic mógł nie zatonąć i kontynuować podróż do celu, tylko że z dużo mniejszą prędkością. Trzeba jednak zaznaczyć, że siła uderzenia najprawdopodobniej byłaby ogromna, ale nawet pomimo faktu, że z jej powodu pasażerowie doznaliby obrażeń, mogliby czekać na ratunek na pokładzie, a nie w lodowatych wodach Atlantyku. Jeden z projektantów Titanica, Edward Wilding, stwierdził jednak, że siła uderzenia wcale nie musiała być aż tak duża, a w trakcie dochodzenia prowadzonego przez stronę brytyjską przyznał, że wiele osób ledwo poczuło kolizję. Uważał też, że statek nie poszedłby na dno, gdyby zderzył się z górą lodową czołowo. Między wszystkimi przedziałami były zamontowane zdalnie sterowane wodoszczelne drzwi, dzięki czemu szybko można było uporać się z zalaniem, ale ponieważ w wyniku zderzenia bocznego powstało 6 wyrw i wszystko działo się tak szybko, uszczelnienie drzwi nic by nie dało, bo w tym momencie statek był już nie do odratowania. Momentalnie zaczął wypełniać się wodą, która wdzierała się do środka z prędkością mniej więcej 7 ton na sekundę. To 15 razy szybciej niż można było ją wypompowywać. I choć faktycznie wydaje się, że Titanic mógł przetrwać czołowe zderzenie z górą lodową, z tą teorią wiążą się pewne ograniczenia. Zacznijmy od tego, że grodzie zderzeniowe zostały tak zaprojektowane, żeby przetrwać kraksę z innym okrętem, a nie z olbrzymią górą lodową. Gdyby doszło do kolizji dwóch statków, ich grodzie pochłonęłyby część rozłożonej siły uderzenia i prawdopodobnie oba okręty utrzymałyby się na powierzchni, ale góra lodowa jest nieruchomym obiektem, co oznacza, że większość tej energii przyjąłby Titanic. Gdyby rozpędzony statek wpłynął w nią czołowo, siła uderzenia prawdopodobnie rozeszłaby się po całym kadłubie. Wyobraźcie sobie okręt ważący 46 tysięcy ton, poruszający się z prędkością 20 węzłów, czyli około 37 km na godzinę, który w pewnym momencie zderza się z ważącą 100 tysięcy ton górą lodową. W wyniku kolizji powstałaby ogromna siła, która prawdopodobnie doprowadziłaby do poważnych uszkodzeń. Niewykluczone, że doszłoby do pęknięcia łączeń, zapalenia się zejściówek i wyrwania nitów, a to mogłoby być przyczyną zalania jeszcze większej liczby przedziałów. Wówczas Titanic poszedłby na dno w ciągu kilku minut, a nie godzin. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Jak powszechnie wiadomo, jej większa część znajduje się pod wodą, a zatem gdyby Titanic zderzył się z nią czołowo, prawdopodobnie uderzyłby najpierw w zanurzoną część, co zepchnęłoby go z kursu. Zderzenie z górą lodową
w niczym nie przypomina uderzenia w mur. W takim przypadku podwodny lód rozerwałby dno statku i przy okazji uszkodził burty. Poza tym góra lodowa nie jest spłaszczoną bryłą. Gdyby statek uderzył w płaską krę, prawdopodobnie utrzymałby się na powierzchni, ale góry lodowe występują w różnych kształtach i rozmiarach, od kopułowatych po stożkowate. Przebadano również stal wykorzystaną do budowy Titanica. Okazało się, że materiał był 10-krotnie bardziej kruchy niż metal, którego używa się dziś. Statek powstał zanim poznaliśmy wpływ niskich temperatur na stal. Materiał, z którego budowano niegdyś okręty, nie zginął się pod wpływem ujemnych temperatur, ale pękał. Wydobyte fragmenty poszycia Titanica wskazują, że w wyniku kolizji kadłub po prostu się roztrzaskał. Czołowe zderzenie spowodowałoby również gwałtowne zatrzymanie, więc nawet jeśli statek by nie zatonął, załodze na pewno przyszłoby się mierzyć z innymi problemami. Wyobraźcie sobie, że musicie nagle zahamować samochodem lub autobus się zatrzymuje, kiedy stoicie w przejściu i gwałtownie rzuca wami do przodu. Pasażerowie Titanica fruwaliby po całym statku, a ponieważ do katastrofy doszło w nocy i większość z nich spała, nie mogliby się odpowiednio przygotować na zderzenie. W efekcie większość obecnych na pokładzie doznałaby obrażeń. Szczególnie ucierpieliby ci przebywający na przodzie statku, gdzie znajdowały się kajuty strażaków, smarowaczy oraz mechaników. Ale nawet jeśli pasażerowie i załoga po służbie pospadaliby z łóżek, to i tak ocalałoby znacznie więcej osób niż w prawdziwym scenariuszu. Niejednokrotnie się zdarzało, że okręty zderzały się ze sobą czołowo i dopływały do brzegu. Mało kto wie, że istniały dwa bliźniacze statki Titanica. Firma White Star Line, która zbudowała słynnego liniowca, stworzyła też okręty Britannic i Olympic. Olympic pod wodzą kapitana Edwarda J. Smitha, który później sterował Titanikiem, wyruszył w swój dziewiczy rejs w czerwcu 1911 roku i podobnie jak w przypadku jego bliźniaczego okrętu, na niego też czyhała katastrofa. Podczas swojej piątej wyprawy Olympic zderzył się z brytyjskim krążownikiem HMS Hawke. W przypadku Olympika doszło do uszkodzenia burty. Natomiast Hawke zderzył się z nim czołowo. W wyniku kolizji dziób krążownika uległ całkowitemu zniszczeniu, ale ponieważ znajdowały się w nim wodoszczelne przedziały, przetrwał zderzenie i bezpiecznie wrócił na brzeg w celu naprawy. Kolejnym przykładem jest SS Andrea Doria, włoski transatlantyk, który w 1956 roku trafił na pierwsze strony gazet na całym świecie. Podobnie jak w przypadku Titanica, gdy doszło do katastrofy, okręt zmierzał do Nowego Jorku w ramach swojego 101 rejsu. 25 lipca zderzył się z mierzącym 160 metrów szwedzkim statkiem wycieczkowym o nazwie Stockholm. Stockholm wpłynął na niego czołowo. W przypadku Andrei Dorii punkt uderzenia znalazł się jednak na burcie. Przód szwedzkiego statku został całkowicie zniszczony, ale ponieważ siła uderzenia rozeszła się po kadłubie, zdołał utrzymać się na powierzchni. Andrea Doria poszła niestety na dno, a wszystko dlatego, że zderzyła się z nim bokiem. Powyższe przypadki pozwalają wysnuć tezę, że gdyby Titanic zderzył się czołowo z górą lodową, być może by przetrwał. Musimy jednak pamiętać, że pędził na nią z pełną prędkością, podczas gdy Olympic i Andrea Doria płynęły dużo wolniej. Ile pozostało do dzisiaj z wraku Titanica? Jak zapewne wiesz, minęło 110 lat od jednej z najsłynniejszych katastrof morskich w historii. Titanic, drugi największy parowy liniowiec pasażerski, po swojej siostrzanej jednostce Olympiku, zatonął podczas dziewiczego rejsu z Southampton do Nowego Jorku. Miało to miejsce po zderzeniu z górą lodową w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku. W tragedii zginęło ponad 1500 z 2200 pasażerów na pokładzie. Wystarczyły 3 godziny, aby zniweczyć 3 lata ciężkiej pracy 3000 robotników. Gdyby Titanic powstawał w XXI wieku, budowa kosztowałaby ponad 210 milionów dolarów. O godzinie 2:20 statek w całości poszedł pod wodę i przez większą część XX wieku był to ostatni raz, kiedy widziano Titanica. W roku 1985 wrak został odkryty przez oceanologa Roberta Ballarda. Jego ekspedycja potwierdziła przede wszystkim, że przed zatonięciem Titanic faktycznie został rozerwany na pół.
W trakcie pierwszych misji rozpoznawczych zidentyfikowano z zewnątrz jedynie sam kadłub oraz główny pokład. Ballard skupił się na opracowaniu planu ochrony i zabezpieczenia wraku przed zniszczeniem. Jego drugim celem było natomiast odnalezienie jak największej ilości rzeczy osobistych rozrzuconych po dnie oceanu. Ballard wspominał później, że oglądanie pozostałości wiekopomnej katastrofy było dla niego szokujące i jednocześnie emocjonujące. Na terenie usłanym szczątkami wokół głównego statku jego ekipa odkryła całe mnóstwo drobnych przedmiotów, m.in. osobistych rzeczy należących do pasażerów, z których wiele zabrano na powierzchnię, m.in. buty oraz resztki ubrań. Zlokalizowano także ogromne śruby napędowe na wpół zakopane w dnie i pokryte glonami. Na obszarze ponad 1,5 km² rozsiana była zawartość kuchni, talerzy, naczyń i sztuczców w większej ilości niż można się było spodziewać po kuchni okrętowej. Na podstawie ekspedycji stworzono trójwymiarową symulację ukazującą krótką historię Titanica, od dumy brytyjskiej floty na początku dziewiczego rejsu po stan obecny. Ale symulacja nie wystarczyła badaczowi głębin morskich Jamesowi Cameronowi, który postanowił jako pierwszy wybrać się do samego serca wraku. Tak, mowa o tym samym Cameronie, który wyreżyserował Titanica z 1997 roku. Był to jeden z najbardziej kasowych filmów w historii. W ramach zbierania materiałów do produkcji Cameron aż 30 razy nurkował do wraku. Zdradził, że jego prawdziwą pasją zawsze był ocean. Już od dzieciństwa marzył o badaniu morskich głębin. Reżyserowanie filmów to dla niego tylko sposób na zarobek. Gdy zaoferowano mu pracę nad najnowszą kinową wersją Titanica, zgodził się głównie po to, aby mieć okazję zwiedzić pozostałości statku. W każdym razie Cameron stwierdził, że oglądanie wraku z zewnątrz to za mało. Należało dostać się do środka, zbadać i sfotografować bizantyjskie wnętrza, aby jak najwierniej oddać je w filmie. W tym celu Cameron posłużył się nowoczesnym robotem wyposażonym w kamery, którym sam sterował. Dzięki tej technologii ujawniono obraz Titanica, jakiego nie widziano od 1912 roku. Odkryto m.in. łaźnię turecką wykończoną w stylu mauretańskim, tuż obok pływalni oraz restauracji dla trzeciej klasy. Zdumiewające było, że kunsztownie zdobiony marmur na ścianach sauny był prawie nienaruszony. Używający łaźni pasażerowie przykrywali się grzanymi kocami, korzystając z usług kelnerów. Niesamowite jest porównanie wnętrz Titanica przed i po katastrofie. Cały ten przepych i bogactwo zanurzone w odmętach oceanu. Kolejnym ciekawym odkryciem Camerona był maszt dziobowy, jeden z dwóch masztów na liniowcu. Zainstalowany był na nim przekaźnik radiotelegraficzny. Był to system opracowany przez Marconiego, pioniera morskiej komunikacji bezprzewodowej. Od masztu prowadziły kable do kabiny radiowej. Na maszcie dziobowym dumnie powiewała flaga brytyjskiej floty handlowej. Określenie flota handlowa odnosi się do wszystkich statków nienależących do marynarki wojennej. Na szczycie 30-metrowego masztu znajdowało się bocianie gniazdo. Okres przeszło 100 lat pod wodą zrobił swoje. Maszt złamał się pod wpływem rdzy, rozpadło się nawet bocianie gniazdo. Wrak Titanica to istny skarb dla morskich odkrywców. Jednak, jak to bywa ze skarbami, jest trudny do zdobycia. Na głębokość 3800 metrów praktycznie nie dociera światło słoneczne. Badaczom niezbędny jest zatem zaawansowany sprzęt. To zresztą główny powód, dla którego o Titanicu zapomniano na ponad 70 lat. Przez długi czas nie istniała odpowiednio zaawansowana technologia, aby bezpiecznie przeprowadzać misje badawcze oraz uwieczniać obrazy, czy to na zdjęciach, czy na filmie. Co ciekawe, pionierski w tej dziedzinie okazał się przemysł filmowy. Szukano sposobów na kręcenie filmów pod wodą, zaczynając od rozwiązań tak banalnych, jak choćby wkładanie kamery do pudełka. Technologia zaszła od tamtych czasów całkiem daleko. Obecnie jesteśmy w stanie robić podmorskie zdjęcia oraz nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości. Jednym z podstawowych problemów jest olbrzymie ciśnienie panujące na dużej głębokości. Aby je wytrzymać, łodzie podwodne muszą posiadać bardzo grube ściany, co najmniej 28 cm. Trzeba było też jakoś obejść brak światła. W dokumentowaniu Titanica występuje jeszcze dodatkowy problem, mianowicie cały wrak pokryty jest czerwonawymi bakteriami.
Tak się składa, że czerwony kolor słabo odbija się w wodzie, co nie ułatwia zadania fotografom. Aby robienie zdjęć było w ogóle możliwe, załogowe pojazdy podwodne badające wrak Titanica wyposażane są w potężne reflektory. Oglądając wrak po raz pierwszy, zwłaszcza z daleka, obserwatora może zaskoczyć widok dziwacznych, rdzawych struktur przypominających kolumny roztopionego wosku. Zwisają z Titanica niczym stalaktyty albo sople lodu, a ponieważ są bardzo kruche, systematycznie rozpadają się na mniejsze fragmenty, nawet pod wpływem słabych prądów morskich. Są to kolonie drobnoustrojów odżywiających się żelazem, które wcześniej nie występowały naturalnie na dnie morza. Te mikroby plus ekstremalne warunki panujące na dużej głębokości to fatalna kombinacja sprawiająca, że Titanic jest dosłownie pożerany przez ocean. Unikalny gatunek konsumujących rdze bakterii nazwano od statku Halomonas titanicae. Wrak Titanica to dla nich wspaniałe źródło pożywienia, pochłaniają do 100 kg żelaza dziennie. Pojawiło się wiele spekulacji odnośnie tego, kiedy wrak całkowicie się rozpadnie na skutek działania bakteryjnego nalotu. Według zespołu Camerona do drugiej śmierci Titanica pozostało jeszcze sporo czasu. Jedną z ostatnich ekspedycji do wnętrza wraku sfinansowano w jednym celu – odnalezienia konkretnej prywatnej kabiny wynajętej przez Benjamina Guggenheima. Tak jest, chodzi o założyciela słynnego nowojorskiego muzeum. Urodzony w Filadelfii Guggenheim pochodził z zamożnej rodziny, która dorobiła się majątku na kopalniach, jednak Guggenheim nie odziedziczył po ojcu talentu do interesów. Wracając z Europy w towarzystwie swojej kochanki, lokaja oraz szofera, był jednym z wielu milionerów na pokładzie Titanica. Wykupił bilet pierwszej klasy w jednej ze 101 superluksusowych kabin na lewej burcie pokładu B. Cena takiej kabiny wynosiła wtedy od 400 do 800 funtów, czyli około 84 tysiące funtów w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze. Kabiny dla najzamożniejszych pasażerów łączył niewiarygodny przepych. Wykończone były w kilkunastu różnych stylach, od Ludwika XVI i królowej Anny przez nowoholenderski i gregoriański po włoski renesans. Ściany pomieszczeń wyłożone były intarsjowanym drewnem najdroższych gatunków, jak mahoń i dąb. Guggenheim zajmował kabinę B-82, a 100 lat później jeden z jego potomków sfinansował misję tylko po to, aby ją zlokalizować. Cel został osiągnięty, a materiał z ekspedycji posłużył do stworzenia filmu dokumentalnego dla National Geographic.